Dzień dobry. To mógł być materiał na naprawdę niezłą sagę transferową, która mogłaby się ciągnąć miesiącami. O tego piłkarza pytały praktycznie wszystkie topowe kluby w Europie: Manchester United, Bayern, PSG, ale najsprytniejszy z całego towarzystwa okazał się Florentino Perez i Real Madrid, który po fiasku z Kilianem Mbappé w roli głównej postanowił ściągnąć Eduardo Kamawingę już teraz. To jest oczywiście transfer z myślą o przyszłości, o czym za chwilkę powiem, natomiast jeszcze kilka miesięcy temu sami sympatycy, Realu Madrid mogli podchodzić sceptycznie do ewentualnego przyjścia Kamawingi na Santiago Bernabeu. Wtedy bowiem jego agent Jonathan Barnett sugerował, że niewykluczone, i hiszpańskie kluby nie będą mogły pozwolić sobie na ściągnięcie tego piłkarza ze względu na straty, ze względu na, na to, jak ten rynek teraz wygląda, ze względu na to, że po prostu hiszpańskie kluby wydają obecnie najmniej w top 5, a to oczywiście wynika z tych. Także wewnętrznych limitów financial fair play. Generalnie hiszpańskie kluby nie mają łatwo, natomiast fajnie, że wreszcie przynajmniej ktoś wygrał wyścig o jakąś perełkę, która objawiła się w ostatnich latach Ren, i że wreszcie to niekoniecznie od razu jakiś klub z Premier League przyszedł, zapłacił i ściągnął tego zawodnika albo na przykład PSG, tylko wreszcie faktycznie jakiś hiszpański klub potrafił naprężyć muskuły i pokazać, że jest w stanie rywalizować o piłkarzy, którzy za chwilkę mogą być topowi na swojej pozycji. Real Madryt ściąga 18-latka. Płaci za tego 18-latka 45 milionów euro, jeśli weźmiemy pod uwagę kwotę. Ze wszystkimi bonusami, które oczywiście Kamawinga musi wypełnić, żeby Ren zgarnęło wszystkie te pieniądze. To są relatywnie niewielkie pieniądze, jak na piłkarza o takim potencjale. Jak na piłkarza, który już zagrał w dorosłej reprezentacji Francji. Jak na piłkarza, który od kilku sezonów występuje tak naprawdę na tym najwyższym poziomie w Ren. Oczywiście ostatnio z, z takim zmiennym szczęściem. Nie zawsze wychodził w podstawowym składzie. Były wzloty i upadki, były wahania formy. Ale to jest też mimo wszystko naturalne w przypadku takich piłkarzy. Można sobie od razu Kamawingę zestawić, Chociażby z Viniciusem czy Rodrigo, którzy też absolutnie nie są stabilni, jeśli chodzi o swój poziom, by nie wspominać o piłkarzach zdecydowanie starszych w Realu Madryt. To jest pierwszy gotówkowy transfer Realu Madryt od stycznia 2020, kiedy ściągnięto Reiniera Jezusa, a przed rokiem Florian Morris, czyli dyrektor Ren, sugerował, że nie puszczą tego piłkarza nawet za 80 milionów euro, ile w piłce zmienia rok. Real Madryt ściąga w każdym razie Kamawingę z myślą przede wszystkim, jak wspomniałem przed momentem o przyszłości. To nie jest piłkarz, który prawdopodobnie, to nie jest piłkarz, który wejdzie od razu do jedenastki, chyba że nastąpi jakiś pomór, szpital, wypadną wszyscy środkowi pomocnicy i z miejsca będzie stanowił osirę drugiej linii Realu Madryt. Tym bardziej, że w aktualnym Realu Madryt druga linia to jest ta formacja, która daje największą stabilizację. A tak, no to wiadomo, Karim Benzema, poza tym mnóstwo niewiadomych, kto będzie w jakiej formie. Defensywa, tak samo Thibaut Courtois to jest oczywiście zupełnie inna pozycja, natomiast Kamavinga przychodzi do Realu Madryt na pozycję, na której konkurencja jest naprawdę potężna. Wystarczy przypomnieć słowa Carlo Ancelotti'ego, kiedy Martin Odegard opuszczał Real Madryt, bo przecież wtedy Ancelotti mówił, że przed Norwegiem jest aż ośmiu piłkarzy, i Kamavinga paradoksalnie przychodzi właśnie na taką pozycję. Oczywiście możemy założyć, że trójka pozostaje niezmienna, czyli Casemiro, bez alternatywy, bo taką dla niego nie jest jeszcze Antonio Blanco i Kamawinga też prawdopodobnie nie będzie alternatywą dla Casemiro. Luka Modric i Toni Cross to też piłkarze, którzy no, 100% minut nie rozegrają do końca sezonu na pewno i to już wiemy teraz, więc prawdopodobnie takim piłkarzem chyba naj, najbardziej zbliżonym profilem do Kamawingi i takim, z którym młody francus może rywalizować, będzie Fede Valverde, u którego mimo wszystko wkradła się ostatnio delikatna stagnacja, która w moim odczuciu też wynika po prostu z piekielnie mocnej konkurencji. Trudno jest rywalizować z takimi piłkarzami jak Luka Modric i Tony Cross, czyli z geniuszami na swoich pozycjach, nawet jeśli jesteś piłkarzem obdarzonym niebywałym talentem albo możliwościami fizycznymi, tak jak właśnie. Fede Valverde. Jestem przekonany, że gdyby Urugwajczyk grał wszystko w Realu Madryt od deski do deski, to za chwilkę uchodziłby za jednego z najlepszych środkowych pomocników box to box na świecie i chociażby takie plotki o ewentualnym ściągnięciu Leona Gorecki na podobnej zasadzie jak Dawida Alaby do Realu Madryt po prostu nie byłyby potrzebne, bo Real akurat te pozycje tego środkowego pomocnika De Ida i vuelta, czyli takiego, który jeździ od jednego pola karnego do, do drugiego, mógłby mieć zapewnioną. Kamawinga podejrzewam, że będzie potrzebował czas. Żeby dostosować się do Realu Madry. To jest piłkarz dobrze przygotowany fizycznie, bardzo dobra lewa noga, świetny kros przede wszystkim, świetny kros, czyli świetny przerzut, tak tytułem uzupełnienia. I to jest też piłkarz, który nie czuje się zbyt dobrze przywiązany do jednej pozycji, bo słyszałem takie głosy, że on może być alternatywą dla Casemiro. Oczywiście, że może być. Tony Cross też może być alternatywą dla Kazemiro, natomiast wiadomo, że nie jest to alternatywa idealna, a, a kibice Realu z pewnością w ostatnich latach przede wszystkim obawiali się takich momentów e, jakiejś choroby, czy, czy wypadnięcia Karima Benzemy, czy właśnie Kazemiro. Można kombinować. Może kombinować zwłaszcza Carlo Ancelotti, tym bardziej, że to jest taki trener, który lubi zmieścić w składzie kilku środkowych pomocników, nawet więcej niż trzech i to też może być jakaś nadzieja dla Kamawingi. Natomiast wydaje mi się, że Kamawinga mimo wszystko jako ta szóstka nie będzie odnajdywał się najlepiej, choć z drugiej Strony, tak sobie teraz myślę, że, że ta rola Kazemiro w ostatnich latach też się zmieniała i że to też coraz częściej jest piłkarz grający, mimo wszystko, box-to-box. Box i, I często zdarzają się takie sytuacje w ataku pozycyjnym, kiedy Real rozpoczyna swoją akcję i Kazemiro jest ustawiony wyżej, nie na pozycji, właśnie numer 6, tylko na pozycji tego bardziej ofensywnego pomocnika, takiej ósemki, a rozgrywa z tyłu, przykładowo, właśnie Toni Kroos. Więc Karl Ancelotti ma naprawdę spore, spore pole manewru, jeśli chodzi o te pozycje. Isko to jest oczywiście zupełnie inna bajka, natomiast wydaje mi się, że Kamawinga będzie po po prostu przymierzany właśnie na jedną z tych dwóch pozycji, czyli albo Modricza, albo to niego krosa i że dzisiaj może rywalizować po prostu o to miejsce w składzie albo powiedzmy o pozycję zawodnika numer 12-13, właśnie z Fede Valverde. Kamavinga czym się wyróżnia? Na pewno tym, że potrafi odnaleźć się pod bramką przeciwnika, że potrafi strzelić gola, że ma taki ciąg na bramkę i też jedna ciekawostka, którą znalazłem z sezonu. 2019-2020, czyli jeszcze tego poprzedniego. Wtedy Kamawinga, będąc piłkarzem bardzo młodym, 17-letnim mniej więcej, był najlepszym zawodnikiem całej ligi, jeśli chodzi o próby odbioru. W poprzednim sezonie z kolei był trzeci w tej klasyfikacji, a poprzedni sezon w wykonaniu Kamawingi to nie były takie od A do Z udane rozgrywki. Nie możemy powiedzieć, że nastąpiła eksplozja talentu tego zawodnika. Nie. Eksplozja nastąpiła wtedy, kiedy Kamawinga trafił do, mniej więcej, kiedy zaczął błyszczeć w REN, kiedy później trafił do reprezentacji Francji, gdzie przy okazji stał się najmłodszym debiutantem od 1945, czyli od czasów, kiedy w reprezentacji trójkolorowych zagrał uwaga Marian Wiśniewski. I wtedy faktycznie pojawił się taki olbrzymi hype na Kamawingę. I wtedy te Różne dyskusje, ile ten piłkarz może kosztować, te argumenty, na przykład Floriana Morrisa a propos tej kwoty 80 milionów euro, absolutnie były zasadne, bo, bo Kamavinga był taki moment, to było mniej więcej pewnie rok, rok półtora roku temu, był wymieniany jednym tchem w gronie tych największych perełek, futbolu na świecie, czyli właśnie Mbappé, Haland, Kamavinga, tego typu właśnie zawodnicy. Natomiast później mimo wszystko też wkradła się jakaś taka stagnacja. Ten piłkarz na pewno nie rozwinął się tak, jakby zakładał, natomiast tak jak mówię, nie ma tutaj absolutnie powodu do niepokoju, bo jest to rzecz jasna związane po prostu z wiekiem tego piłkarza. Jak charakteryzują Kamawingę w każdym razie ludzie, którzy znają go doskonale. Didier Deschamps, czyli selekcjoner reprezentacji Francji, który oczywiście dał mu szansę debiutu w zespole trójkolorowych, chwalił go za zwrotność i ruchy bez piłki, dzięki którym myli rywali, dzięki którym jest decydujący w fazie ataku. Czyli ciąg na bramkę, balansik Wjazd w pole karne, wiecie mniej więcej czego się spodziewać. Sesk Fabregas z kolei stwierdził, że Kamavinga na boisku wygląda na piłkarza zdecydowanie starszego, a podkreślił to o tyle, że Liga Francuska to są rozgrywki zdecydowanie bardziej fizyczne niż Liga Hiszpańska, więc na pewno będzie musiał tutaj dostosować się do zupełnie innych rozgrywek właśnie Eduardo Kamavinga. Zanim przedstawię wam jeszcze kilka ciekawostek na temat tego zawodnika. Posłuchajcie co na jego temat ma do powiedzenia człowiek, który skomentował sporo meczów Kamawingi, który pewnie widział wszystkie jego mecze w barwach Rennes, a także reprezentacji Francji, tych oczywiście nie było tak wiele. Michał Bojanowski, ekspert od ligi francuskiej w Kanal Plus. Co ma do powiedzenia na temat Kamawingi? No czy Real zrobił świetny ruch? No jak najbardziej. 31 milionów zapłacony za jednego z największych mm, talentów w Europie, to niemalże promocja. Natomiast y, dziwi mnie narracja jakoby Eduardo Camavinga miał być już gotowym zawodnikiem na Real Madrid, bo pamiętamy i też z tego co czytam wypowiedzi czy kibiców, czy, czy dziennikarzy, to mało kto chyba oglądał w ostatnim roku REN, bo to jest zawodnik rezerwowy tej drużyny, która jest z aspiracjami, ale nadal średniakiem Ligue 1. Piłkarz, który ma niebywały talent i, i ma dopiero 18-19 lat, więc jakby. Może i na pewno poprawi się w wielu aspektach, natomiast, tak jak mówię, jak na razie nie jest to piłkarz, który może rzucić wyzwanie czy Krosowi czy Modricowi, bo też dziwi mnie ta narracja mówiąca o tym, że to ma być następca Casemiro. To jest zupełnie inny zawodnik, wystarczy zobaczyć na zdjęcie. To jest młody, chudy, szczupły chłopak, który nie jest stricte zawodnikiem. Walczącym w defensywie, on ma niebywałe umiejętności ofensywne, niebywałe umiejętności w dryblingu, w pochłanianiu przestrzeni. Natomiast jeśli chodzi o, o wślizgi, to on próbuje, jest aktywny i w defensywie, i w ofensywie, ale cały czas bardzo dużo mu w tym aspekcie brakuje prędzej, on będzie zawodnikiem, który, który może schodzić na skrzydło. Lewonożny to też duży atut. Więc tam bym widział go wyżej. Niż na, na szóstce, bardziej właśnie ósemka, taka bardzo kreatywna, ale tak jak mówię, wszystkie osoby, które mówią, że to jest zawodnik już gotowy na, na rywalizację o, o pierwszą jedenastkę w Realu Madryt się mylą. Przez półtora roku, praktycznie bez formy, rezerwowy ren, który miał kapitalne wejście do, do dorosłego futbolu. I czy to piękna przewrotka w debiucie w reprezentacji Francji, czy świetny mecz przeciwko PSG, tym cały czas żyjemy, nie patrząc na to, co było w ostatnim czasie, a tak jak powtarzam, to był zawodnik, który był pod formą, doznał kontuzji, i od tego właśnie czasu, jakby ta forma jego spadła, całe ren bardzo słabo grało przez dłuższy okres zeszłego sezonu. I, I to też pokazuje, że Kamavinga nie jest jeszcze gotowy na to, żeby wziąć tą odpowiedzialność na siebie, bo po prostu no nie ma i doświadczenia, i jakby tych parametrów, aby, aby móc być tą kluczową postacią w drużynie. Już nie mówiąc o Ren, a już nie mówiąc o Realu Madryt, a nawet o Ren. Więc podsumowując, jakby jest to kapitalny transfer piłkarza, który ma niepotyczne możliwości, ale na tę chwilę jest to zawodnik, który może być zmiennikiem zmiennika Krosa czy Modricia, a nie zawodnikiem pierwszej jedenastki w Real Madryt. Jakiś czas temu na portalu Diatletic pojawiły się takie wyliczenia, ile dany piłkarz może zagwarantować Ci punktów. To są oczywiście wyliczenia różnych algorytmów, różnych platform właśnie scoutingowych, z których coraz częściej kluby korzystają i uważam, że tego tematu nie można lekceważyć. Oni oczywiście analizują suche dane, suchą matematykę, to później jest weryfikowane w rzeczywistości. Natomiast Ian McHale, czyli Profesor analityki sportowej na Uniwersytecie w Liverpoolu przeanalizował ewentualny wpływ Eduardo Kamawingi na grę Manchester United. To znaczy co by się stało, gdyby Kamawinga, co nam mówi matematyka, gdyby Kamavinga trafił właśnie na Old Trafford. I z tych raportów wynikało, że obecność Kamawingi mogłaby temu klubowi zapewnić sześć punktów więcej. To jest gigantyczna różnica. 6 punktów więcej może decydować o tym, czy grasz w Lidze Mistrzów, czy grasz w Lidze Europy, czy grasz w Lidze Europy, czy grasz w Conference League, czy w ogóle nie występujesz w żadnych europejskich pucharach. Oczywiście nie ma sensu do tego się przywiązywać. To jest wyłącznie ciekawostka, to jest wyłącznie dygresja, którą gdzieś znalazłem przygotowując sobie właśnie ten materiał na temat Kamawingi, natomiast matematyka przynajmniej ocenia tego piłkarza bardzo jednoznacznie pozytywnie i warto to mimo wszystko mieć w głowie. Także raczej nie ma powodu, żeby obawiać się o życie prywatne Kamawingi. Nie ma sensu obawiać się o to, że tak się wydaje. Przynajmniej na podstawie tego, jak wyglądało jego życie do tej pory, że za chwilkę ktoś go rozprowadzi po Madrycie i albo, że ten piłkarz nie będzie o siebie dbał. Też można było wyczytać w hiszpańskich mediach informacje o tym, że te raporty na temat życia prywatnego tego młodego zawodnika były bardzo zadowalające, a Real Madryt położył na to zdecydowanie większy nacisk niż wcześniej. Po historii Lukijowicza, który nie okazał się w pełni profesjonalnym piłkarzem, do którego można było mieć sporo zastrzeżeń. Zresztą mówiłem o tym nawet nagrywając odcinek, kiedy Jowicz przenosił się właśnie z Eintrachtu do Realu Madryt, że on chociażby po, po kilku tygodniach we Frankfurcie powiedział, że już pobiegał więcej chyba niż przez rok w Benficie. Teraz oczywiście cytuję z pamięci, to nie są dosłownie e, zdania wypowiedziane przez, przez Luke Jowicza. Natomiast generalnie przekaz był taki, że, no, Woli raczej sobie pożyć w ciepłym miejscu, w spokojnym miejscu Lukajowicz, niż, niż jakoś szczególnie wysilać się na treningach. Jeśli chodzi o Kamawingę, takiego zagrożenia nie ma. Tym wydarzeniem, które najbardziej wpłynęło na podejście do życia, podejście do pracy Eduardo Kamawingi, był pożar jego domów. On wywodzi się z rodziny im imigrantów, którzy Trafili do Francji z Angolii, i kiedy ich dom się spalił, trener lokalnej drużyny zorganizował zbiórkę właśnie dla rodziny Eduardo Kamawingi On sam widział takie naprawdę bardzo przykre sceny, kiedy ten, ten dom płonie. Na pewno obawiał się o swoją przyszłość, i wtedy miał usłyszeć od swojego ojca. Takie zdanie, które później właśnie ukształtowało, ukształtowało jego charakter. Eduardo, jesteś nadzieją naszej rodziny. No i okazało się, że, że chłopak absolutnie taką nadzieją się okazał, że na pewno życie dzisiaj rodziny Kamavingi wygląda zupełnie inaczej i, i po prostu wyrasta na, na świetnego piłkarza. Ma potencjał, żeby stać się jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji na świecie w najbliższych latach, ale podejrzewam, że po prostu będzie potrzebował czasu i też na podstawie tego, co prezentował w Ren, zakładam, że też będą w złoty i upadki, że będą takie mecze, kiedy kibice Realu Madryt będą łapać się za głowy, kiedy Kamavinga będzie obsługiwał swoich kolegów świetnymi przerzutami, albo kiedy strzeli gola z dystansu jak Royston Drenthe przykładowo, ale też pewnie będą załamywać się, kiedy będzie przechodził niezauważony obok meczów, albo będą przytrafiały się jakieś dziwne straty. Myślę, że to jest absolutnie naturalne i związane z wiekiem tego piłkarza. Uważam, że jest to fantastyczny ruch ze strony Realu Madryt, no bo, no bo jeśli oni płacą faktycznie około 30 milionów euro, 45, licząc cały pakiet, to nawet gdyby Kama totalnie nie sprawdził się w Realu Madryt, jestem przekonany, że to jest kasa absolutnie do odzyskania i że jeśli nie sprawdzi się tutaj, to za chwilkę zgłosi się klub właśnie typu Tottenham typu Arsenal, który przecież wziął Martina Odegarda i zaproponuje pieniądze porównywalne, a Florentino Perez będzie mógł wtedy spokojnie wzruszyć ramionami i powiedzieć przynajmniej spróbowałem, kto wyciągnął jedną z największych perełek na rynku? Ja. Nie sprawdziło się, no to już jest wina Kamawinki, ale myślę, że mimo wszystko się sprawdzi, tylko będzie potrzebował czasu. Czekam na Wasze opinie także na temat Eduardo Kamawinki. I cóż, i słyszymy się w weekend w Kanal Plus, m.in. przy meczu Atletik Majorka, a także przede wszystkim przy programie Ola La Liga w poniedziałek o 19. Bądźcie z nami.